Siemano, siemano, witam w nowym roku z garażu. Właśnie, słuchajcie, powiem wam tak. Nowy rok, no i zaczynam od skutera. Nowy rok, zaczynam jazdę od skutera. Nie wiem, czy tam jest paliwo, ale przygotowałem się, wziąłem plecak, wziąłem bańkę, wziąłem olej. No i oczywiście kasę na paliwo, dużo mu nie potrzeba, ale po prostu nie wiem. Dawno nie nalewałem paliwa do niego. Jak spędziłem Sylwestra, w ogóle jak wy spędziliście Sylwestra, jak wy się czujecie w nowym roku? Ja spędziłem Sylwestra tak jak zawsze, mam zwierzaki i po prostu muszę czuwać z nimi, pilnować, pocieszać, bo one się po prostu boją. W tym roku najbardziej to się bał kot. Kot. To i mały grzywacz. Średni grzywacz w porządku. Ten się nie bał. To jest odważna bestia. Ale nie, każde zwierzę w środku czuje, nie? On może nie pokazywać, że się boi, że czuje zagrożenie, ale tak naprawdę się boi, nie? I no po prostu. No co, no, cztery piwa, lampka szampana i to cały Sylwester. Ale nowy rok, nowy rok. Co nam przynosi nowy rok? No. Same plusy, nie? Ale zobaczymy, co to będzie. Chodzi o politykę, oczywiście. Jak tutaj nas potraktują. No i zobaczymy, jak to będzie. Ale optymistycznie, optymistycznie wchodzimy w nowy rok, czyli 2024. Napiszcie w komentarzach, jak spędziliście Sylwestra i jak zaczęliście nowy rok. Czy od upalania, czy od leczenia kaca. Czyli nowy rok zaczynam od jazdy skuterem. Ło, patrzcie, siedzisko od. Szkoda, że nie ma tu kontrolki paliwa. Chyba, że czegoś nie wiem. I ta kontrolka jest. Nie ma to jak zapach z WSuwa przed południem. Oj, coś ciężko ma, dawno nie odpalany. A dzisiaj powiem wam, pogoda fajna. Kurde, bez wiatru. Ile przejechane ma? 18 544 kilasy. Widzicie co? Sprawdzę paliwo. Ten wlew paliwa to jest kozacki. No trochę jest, ale mało, trzeba dolać. Koniecznie. Mam końcówkę oleju. Karnister. Trzeba coś urobić i dolać. Na stację muszę jechać. Ale skubany nie chce zapalić. Jak obstawiacie, zapali? Ja mówię, że zapali. Ale może to potrwać trochę. No kurde! Słyszeliście to już? Musiało paliwa chyba dojść. Kurde. Już mnie zaczyna denerwować, no. Już się zmęczyłem od tego kopania, przerwa. No i słuchajcie, tak myślałem. Paliwa w skuterze jest za mało. On trochę tam przepalił, ale jest za mało. Muszę po prostu jechać, kupić, zalać i wtedy dopiero będę mógł jeździć. Czyli już nie będzie mi się chciało później jeździć, jak przywiozę paliwo i zanim on odpali, postanowiłem odpalić betę. To zagadka, znak zapytania, czy w ogóle ono odpali, bo Zimmering jest od ssania, od wrysku, przepuszcza po prostu. No i nie wiem, czy akumulator jest odpowiednio naładowany. Jednak jest, gdzieś tam przepuszcza. Nie dostaje tyle paliwa, ile potrzeba na staniu.
coś na kole będzie można upalić. Petarda. W końcu. Pasi. Lecę. Myślę, że za przybyty chyba. No to chwila prawdy. Tak sobie myślę.
myślałem, nie? Jakby... przyjdzie wiosna. Można gdzieś jakąś dłuższą trasę zrobić z skuterem. Jakiś zlot do Torunia, do Bydgoszczy. Siema! O, ja w dziurę wjechałem. Na moment i ten skuter stówkę na budziku ma. Ale słychać, że to zupełnie co innego jedzie, nie? Coś w tym siedzi. I te czerwone zegary. Urokliwe to jest po prostu.